Witam serdecznie. Gram na moim bezpłatnym koncie ponad rok. Kiedy założyłam to konto, gra dopiero wyszła z fazy beta i została wprowadzona w kolejnych wielu krajach. I do momentu tego globalnego otwarcia, zarówno bezpłatni, jak i płatni gracze mogli grać na zbliżonym poziomie. I praktycznie dla bezpłatnych graczy oznaczało to jedynie spędzenie więcej czasu na farmingu i w czasie eventów po to, żeby zdobywać materiały. W moim głównym sojuszu, w Uprising, wciąż mamy wielu graczy, którzy są bezpłatni albo niewiele wydają, ale ponieważ grają już ponad 3 lata, więc ich kolekcja zarówno broni, jak i bohaterów jest rozbudowana. I nowym bezpłatnym graczom będzie coraz trudniej dobić do czołówki i widzę to właśnie po moim małym koncie. Więc jakie trudności mają obecnie bezpłatni gracze, którzy dopiero zaczynają? To są moje własne obserwacje. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie. Jeżeli macie jakieś komentarze, to pamiętajcie, wpisujcie pod spodem, pod filmem, bo ja chętnie przeczytam je, chętnie się o nich dowiem. No więc pierwszą rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli się zaczyna bezpłatnie grać w tej chwili w Puzzle Combat, to jest czas. W niektórych krajach ta gra jest już przez ponad 3 lata, co powoduje, że wielu graczy ma rozbudowane kolekcje, nagromadzone materiały do promocji, jeśli nie pięciogwiazdkowych, to na pewno czterogwiazdkowych kart. Nawet ci bohaterowie, nawet ci gracze, którzy grają bezpłatnie. Drugą trudnością to są nowi bohaterowie. Gra wprowadziła bardzo wiele nowych kart w ostatnich kilku miesiącach i karty te mają dużo lepsze statystyki i właściwości specjalne od tych zwykłych waniliowych bohaterów. Większość waniliowych kart nie jest warta materiałów i wciąż jeszcze wciąż jeszcze są takie, które można robić, trzeba robić. Nagrałam o tym specjalne filmy, możecie od nich zajrzeć. Spróbuję wrzucić linki w opisie pod filmem, żebyście mogli sobie do nich zajrzeć. Ale ci nowi bohaterowie, które teraz się pokazują w wydarzeniach, oczywiście trzeba mieć do nich specjalne albo specjalne monety, żeby je pobierać, albo dużo złota. Także bezpłatni gracze oczywiście będą tutaj mieli problem, żeby to nadgonić. Tym bardziej, że szanse na zdobycie waniliowych bohaterów są wyższe niż tych bohaterów specjalnych. Trzecia rzecz to jest broń. I tutaj moje małe konto ma chyba największe problemy. Po ponad roku gry wciąż nie mam skończonego pierwszego zestawu pięciogwiazdkowej broni dla drużyny obrony. Może wam pokażę. Więc na górze tutaj mam tak jak widać, cztery pięciogwiazdkowe broni, nad którymi pracuję. Żadna nie jest skończona. Najbliżej jest ta czerwona, która potrzebuje jeszcze 3 poziomy do tego, żeby wejść na maksa. Pozostałe potrzebują ile? 11, 12, 14. Z żółtej broni mam jedną pięciogwiazdkową. To jest ta waniliowa Saw, ale ona jest lepsza do ataku, więc na razie ją nie robię, trzymam. Mam nadzieję, że może uda mi się zdobyć coś lepszego do obrony. Także moja żółta broń będzie czterogwiazdkowa w obronie na razie. Nie mam wystarczającej ilości części broni, aby utrzymać ciągłą produkcję w zakładzie zbrojeniowym. W tej chwili mój zakład zbrojeniowy chyba pracuje jest ile? 7 dni, czyli na ile czekam. 4 bronie się robią. Oczywiście wiadomo, że średnia statystyczna tego, żeby wypluł mi pięciogwiazdkową broń, jest bardzo niska. Nie mam części do zakończenia promocji tych kart, jeżeli spojrzycie na moje ekwipunek zaraz. Materiały, części broni. No to proszę zobaczyć, ja praktycznie nawet do tych żółtych, których nie mam żadnej niezaczętej, mam tylko 32 części pięciogwiazdkowe. Także naprawdę
Nie wiem, ta broń jest chyba w tej chwili największym moim problemem. Jak widać, zatrzymałam też wszystkie moje promocje, pokażę tutaj czterogwiazdkowych broni, dopóki nie skończę pierwszego zestawu pięciogwiazdkowego, czyli wciąż atakuję trzygwiazdkową bronią machiny wojenne, albo jeżeli ustawiam kolory w eventach albo na wojnie. Czwartą rzeczą, która na pewno nie pomaga osobom, które nie wydają, to jest to, że to jest wydarzenie broni mistrzowskiej, które zostało wstrzymane i nie było, nie pokazywało się praktycznie już przez kilka miesięcy. To jest jakby ten punkt czwarty jest kontynuacją tego punktu trzeciego, dlatego że nie mam wydarzenia, a więc mniejsze szanse na zdobycie dobrej broni. Nawet trzygwiazdkowa broń z wydarzenia jest lepsza niż broń waniliowa, więc trochę szkoda. Mam nadzieję, że to wydarzenie wróci. Piąta rzecz, o której warto wspomnieć, to wymagania i oczekiwania topowych sojuszy, czyli tych, które są na wysoko postawionych, dlatego że sojusze, które chcą się utrzymać na górze rankingu oraz te, które chcą się piąć w górę, mają określone wymagania stawiane członkom. I te wymagania są konieczne, aby cel sojuszu był osiągnięty. I w Uprising, na przykład, osoba, która chce do nas dołączyć, musi mieć 30 skończonych pięciogwiazdkowych bohaterów. Nie robimy tutaj problemu, czy to są waniliowi, czy to są z eventów, ale ma się mieć 30, czyli dlatego, że to pozwala na 6 mocnych pięciogwiazdkowych drużyn atakujących. Jest to podobnie jest chyba w BSB, czyli w tym drugim sojuszu, który się utrzymuje na topie. Chwileczkę próbuję do nich, jak ja do nich wejdę tutaj. Więc oni chyba tak samo wymagają, ale nie wiem, ponieważ nie ma z nimi kontaktu, ale tak mi się wydaje, że tak będzie. Trzeci sojusz, równie mocny, Zone 51. Ona buduje, tam dużo graczy buduje swoje kolekcje. Duża część z nich jest młodszymi graczami, ale oni mocno naciskają na te czołowe sojusze, i tam jest dużo teraz wydających graczy, którzy próbują jakby to pociągnąć, dogonić tą czołówkę, te dwa pierwsze sojusze. Także trzeba mieć, no trzeba na tym na topie trzeba mieć drużyny do atakowania, obron, które są na poziomie 4700, 4900 i do bicia czterogwiazdkowej machiny wojennej, dlatego że ta 14-gwiazdkowa machina po splunięciu po prostu zabija od jednego splunięcia czterogwiazdkowych bohaterów, więc jakby nie ma dyskusji. Okej, co więc zrobić, gdy jest się bezpłatnym graczem? I ja również, jak to, co przed chwilą powiedziałam, wpływa na grę. No więc po pierwsze trzeba mierzyć siły na zamiary, czyli podejść realistycznie do co konto może zrobić na obecnym poziomie, znaleźć sojusz, w którym ten poziom będzie odpowiadał. Taką miarą dla mnie są machiny wojenne, jeżeli mogę za każdym razem uzyskać poziom łupów C, czyli 1% wartości zdrowia machiny, to wtedy jest to sojusz, w którym mam szansę przetrwać. Drugim czynnikiem są oczywiście wojny i czy konto może być użyteczne i pomóc sojuszowi w tych wojnach. Większość sojuszy, poza tą czołówką, ma mieszane poziomy graczy i ci słabsi zajmują się sprzątaniem na wojnie, więc to mniejsze konto bezpłatne, które się wciąż rozwija, jak najbardziej może sobie znaleźć miejsce w takim sojuszu. Jeżeli taka rola nam odpowiada, to możemy dołączyć do mocniejszego sojuszu. Jeżeli chcemy być graczem atakującym na wojnie, to wtedy trzeba wybrać sojusz o podobnym albo o niższym poziomie. Kolejną rzeczą, którą gracz bezpłatny musi jakby mieć, to jest cierpliwość. I to, że na chwilę obecną musimy zadowolić się sojuszem na mniejszym poziomie, nie znaczy, że topowe sojusze są dla nas zamknięte. Wciąż mamy szansę tam grać, ale realistycznie patrząc, zajmie to kilka lat budowy konta. Kilka lat, myślę, 2-3 lata budowy. Również trzeba się skupić na tym, co jest w naszym zasięgu, czyli bezpłatne konto. Będzie miał największy problem oczywiście ze wszystkim, co jest pięciogwiazdkowe. Czyli więc zamiast stresować się, że nie ma karty, nie ma broni, nie ma materiałów, nic nie wpada tak szybko jak
byśmy chcieli, to trzeba się po prostu skupić na 3-4 gwiazdkowych możliwościach, które mamy. I solidna baza 3-4 gwiazdkowych bohaterów pozwoli nam na zajmowanie dobrych miejsc, zarówno w turniejach, jak i w wydarzeniach. I tam można zobaczyć większość bezpłatnych graczy, którzy wymiatają i zgarniają naprawdę dobre nagrody na wysokich miejscach. I jest to o tyle łatwiejsze, że gracze z topowych sojuszy w znakomitej większości nie wkładają emblematu na 3-4 gwiazdkowe karty, więc oni brylują w 5-gwiazdkowych turniejach, ale w 3 i 4 gwiazdkowych zajmują dalsze pozycje, jakby zostawiają to pole dla tych graczy mniejszych. Także można sobie tutaj naprawdę, jeżeli ktoś lubi i chce wygrywać i być na topie, to tam można zabłysnąć. Trzeba również, jeżeli jest się bezpłatnym graczem, podejmować mądre decyzje przy wyborze bohaterów i broni, które się promuje. W przypadku broni nawet niektóre 4-gwiazdkowe karabiny nie są warte materiałów i lepiej przekazać je, poczekać na coś bardziej wartościowego, niż ulepszać pierwszą broń, która nam wpadnie. Ja tak miałam chyba z moją 4-gwiazdkową niebieską bronią. Dostałam ten Bargo o kompakt i jeszcze chyba jedna broń jest jakaś, która zupełnie jest do niczego, którą już chyba zjadłam, poświęciłam ją na ulepszanie jakiejś innej broni, więc trzeba sobie wybrać, trzeba wybrać, wybierać mądrze i najlepiej zapytać się o radę, jeżeli się samemu nie wie. Jest wielu bardzo zaawansowanych graczy już w tej chwili w Polsce również, także dużo jest wiadomości na Discordzie. Tam można się popytać na czacie ogólnym. Również gracze bardzo są pomocni, bardzo pomagają. No i w sojuszu oczywiście. Jeżeli chodzi o bohaterów, 5-gwiazdkowe karty są bardzo trudne do zdobycia, jeżeli się nie płaci. Na moim alcie zdecydowałam, że moja pierwsza drużyna będzie składała się z waniliowych, pierwsza drużyna obrony 5-gwiazdkowej będzie się składała z waniliowych kart. Jeżeli mi się uda, miałam dużo szczęścia, jeżeli chodzi o waniliowe karty, ponieważ trafiły mi się same dosyć dobre. Haruto był chyba moim pierwszym 5-gwiazdkowym bohaterem. Tak jak widać, on jest skończony, jest na poziomie 5-100. Również Kroket, który teraz jest w mojej drużynie obrony i on tam zostanie chyba przez dłuższy czas. Także z żółtych dostałam Stingera i ona również jest w mojej drużynie obrony. I dostałam Hasha, ale Hasha nie będę podciągać wysoko. Hasz zostanie na poziomie 4,80 i będę raczej czekała z materiałami na jakiegoś bohatera z eventu. Także taka była moja decyzja, że pierwsza piątka chodzi o to, żeby zrobić jak najmocniejszą drużynę obrony, czyli ciągnę to, co mi wpadnie. Natomiast drugą kartę już będę miała przemyślaną. Udało mi się z niebieskich kart udało mi się wylosować Tremora dosyć szybko z pojedynczego losowania, więc oczywiście jest on moim tankiem, no ale on jest w tej samej klasie co mój Haruto i dlatego mój Haruto niestety nie ma żadnego emblematu, dlatego że ja pcham Tremora. Wylosowałam w legendach, kogo ja wylosowałam? Wylosowałam Xandera, ale nie jest on wystarczająco dobrym bohaterem. Nie nadaje się do obrony według mnie, więc chyba też go zrobię do 4,80 i to będzie wszystko. Także czekam na lepszą kartę czerwoną. Natomiast udało mi się na koniec miesiąca zdobyć Wondro, dlatego że pierwszym moim 5-gwiazdkowym to wypluła mi Akademia Wojskowa, była Sure Shot i zaczęłam nad nią pracować. Tak jak widać, ona jest w tej chwili w czwartej gwiazdce i w momencie, kiedy doszłam do tej czwartej gwiazdki, dostałam Wondro, także oczywiście przestanę nad nią pracować, dociągnę ją tylko do 4,80, to ona nie będzie kartą, która będzie w pełni wylewelowana, dlatego że nawet demonika z emblematami będzie dużo lepszą kartą do walki niż Sure Shot. Więc Wondro będzie w mojej drużynie obrony i będę zresztą czekać, także po zrobieniu moich
pięciogwiazdkowej drużynie obrony będę się skupiać na czterech gwiazdkach i te będę ciągnąć do góry i będę się starała z nich zrobić drużyny walczące dla mnie w wojnie. Okej, to tyle moich przemyśleń odnośnie bezpłatnych kont. Jeżeli macie jakieś uwagi, wpisujcie w komentarzach, chętnie je przeczytam. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!